Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecholi. Kontynuujemy challenge w GTA Online od Maxia 0111. Polegający na tym, że mam wziąć rowerek z Groove Street i już go wziąłem, jakby ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka. To jest właśnie ten BMX, nie wyróżnia się on niczym niestety specjalnym, ale fajnie się na nim skacze, jest spoko. Więc bierzemy ten rower, bo później mamy teraz udać się do sklepu z ciuchami, kupić skate-owskie papcie, a następnie pozostaje tylko znaleźć rampę i zrobić na niej salto. I będzie challenge completed. Mamy już praktycznie połowę ze wszystkich składników tego challenge'a. Nie no, połowę to może nie. Jedną trzecią. 33,3%. Sklep z ciuchami jest akurat niedaleko. Dobrze się składa. Ale czy tam nie będzie jakiegoś większego gnoju? Kurczę, boję się bardzo o ten rower. Mogę wykupić pakiet ubezpieczenia dla niego. Muszę nim chyba pojechać do Los Santos Customs, żeby to zrobić, nie? Niedobrze. Bardzo niedobrze, więc praktycznie będę starał się wjechać z tym rowerem do sklepu. Dobra, postawmy go powiedzmy tu za rogiem. Ej, no nie, nie, bo ktoś mi go ukradnie albo sam zniknie. Fuck, dobra. Ej, praktycznie wjadę na nim. Do środka. Można pewnie, że... O. Dobra, ale spoko. Nie, naprawdę, proszę pani, proszę się nie stresować. To jest tylko rower. Czy mogę teraz w tym momencie korzystać z... No, nie mogę. Szczyt, muszę wyjechać. Ej, cicho, jest oznaczony, ale fajnie. Dobra. No to wyjedźmy może jednak. Zaparkujmy go tu. Żeby nikt go nie rozwalił. Proszę, proszę cię Boże! Ej, jak? No nie, no spowodowałem taki przypał, że jest teraz nieczynny. Ach, gdzie jest jakiś kolejny? O, jakiś gracz się zbliża. Cholera, niedobrze, dobra, ale akurat teraz obok miejsca, gdzie przejeżdża, jest jakiś ciuchland. O, shit, dobra. Przypominam, rowerek to nie jest najlepszy pojazd, jaki można się poruszać w konfrontacjach z innymi graczami. Naprawdę, czołg jest zdecydowanie lepszy. O kurde. Dobra, kolejny w jego kierunku. On to może opatrznie odebrać. O, fuck. Nie, 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 nie. Nie zaczepię mnie. Nie, tu na dół na pewno nie. Jak? O kurde, widzicie tego świra, który tam się zbliża. Tam jakiś świr do mnie jedzie. Nie, nie robi tego. Za długo szukałem tego roweru. Za długo. Cholera, skręcił. Skręcił do mnie! Ja! Dobra, nie, 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 ciu, 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 nie, wcale nie, wcale nie. Dobra. Cicho, może jesteśmy bezpieczni. W ogóle trzymałem się tak zesrałem, kurde. Zupełnie niepotrzebnie. O, shit. No, ale dobra, dobry trening przed saltami. Ej, bo właśnie mijamy. Jakoś tam trzeba na lewą stronę się dostać. Dobra, może klasycznie po chodniczku. Jak rowerzysta moim zdaniem powinien, bo na drodze troszeczkę stwarza nie tylko niebezpieczeństwo dla siebie, w sumie największe, ale też dla innych, bo inni starają się wymijać, a też czasami inni uczestniczycy ruchu zachowują się dziwnie. Dobra, ale teraz tak, nie wjeżdżamy nim. Postawimy go tu. Ej, spokojnie, trzeba dokonać zakupu, ale ej. Czy mi starczy kapusty? Czy mi starczy kapusty? Gdzie są papcie? Gdzie są wasze papory? Tu są topy. To nie to. Spodnie już bliżej, ale też jeszcze nie. I dobra, są mi papcie. Buty robocze? Nie, to na pewno nie. Skate-owskie. Ej, jakieś już mam, więc jakby co tych będziemy używać. Ale dobra, nie, nie są drogie. Dobra, to może jakieś dostroje dopasujmy. Oh, shit. Szachownice. Ej, dobra, też nie ma co za dużo tutaj zacierać w tym sklepie. Dobra, powiedzmy, że takie. Kit. Dobra, wychodzimy. Ktoś tam naprawdę molestuje ten mikrofon, nie? Naprawdę zaraz włączę komunikację. Jeszcze raz to zrób, to naprawdę to zrobię. Ej, czy to nie jest Tracy? Nie. Dobra, ale co? Mamy już skate-owskie papcie, teraz tylko rampa. Nie? Dobra, ale jeszcze przed tym serio, bo znowu usłyszałem jakieś chrząknięcie, kaszlnięcie. Ej, przecież jest ekipa i znajomi. To o co? Aha, dostęp do pojazdu, dobra. O, pięknie, ekipa znajomi. I dziękuję bardzo. Cisza i spokój, błoga cisza. O. Kwiat lotosu na tafli jeziora. Nie, bo tam jest koleś w tamtym domu.
Nie, ale dobra, gdzie jest jakaś rampa? Czy w ogóle to musi być rampa? A nie może być po prostu jakiś wyskok? Cholera, nie, dobra, ale BMX-em na pewno lepiej się będzie szukało niż jakimkolwiek innym pojazdem. Ale dobra, no w challenge była rampa, no nie chciałbym wszystkich części challenge'a spełnić oprócz tej jednej, no bo to by było słabe. Mega słabe, bo challenge mógłby zostać niezaliczony. Ron, wypadł z łączności telefonicznej. Nie, dobra, ale na pewno Hammera nie przeskoczymy, już tym bardziej ciężarówki, ale też tutaj na pewno w tych rewirach. No pff, jak ty jeździsz? Nie patrzysz w lusterka, choć w sumie byłem w jego martwym punkcie, to trzeba przyznać. Ej, co? On mnie chciał sklepać? Serio? Nie, dobra, nie mogę sobie pozwolić na żadne burdy teraz. Bo trzeba wjechać tu, bo może te dzieciaki mają jakąś na podwórku ustawioną rampkę, taką małą, delikatny quarter pipe. No bo nie liczę, że znajdę half pipe, ale raczej nie, bo to by tylko typowo w skateparku, ale też ej, w sumie. No, czy za rampę można uznać to na lotnisku? Ale w ogóle nie wiem, czy dam radę podjechać tam rowerem. To może być za wysokie. No ale salto na pewno by się dało zrobić. A daleko to? O kurde. Trochę, ale lotnisko świeci pustkami. Cholera, dobra, ej. Może jeżeli po drodze żadnej nie znajdę, to można skorzystać chyba z tej możliwości. No to przecież to rampa, nie? Ale dobra, no ale nie było specjalizowane, kurde, czy jest taka typowo ze skateparku, bo tam to ma kształt rampy, bo to jest rampa de facto. No ale pełniąca też rolę reklamy, tak po prostu. Ale nie, spoko, zawsze jest jeszcze szansa, że opatrzność będzie chciała, żeby to była naprawdę zwykła rampa i da mi ją po prostu gdzieś po drodze. Więc rozglądajmy się bacznie na lewo i na prawo, jeżeli jakąś pominę, to na pewno niecelowo, to wam gwarantuję. Aha. Więc teraz tak, co to za telewizja? Stage! Ej, dobra, czy... Ej, moment, a może ktoś kręcił film skateboardowy tam właśnie w tym maleńkim Hollywood, w tamtym studiu filmowym, jakaś rampa, jako rekwizyt, nie no, dobra, nie. Raczej nie, jedziemy dalej, waypointem. Ale dalej, oj, tam jest ten wyskok, ale tutaj moment, tam na dole zawsze, jak się wyskakiwało, później to był skatepark, więc chyba tu. Tu coś może być. Nie. Nie, to zupełnie nie, nie. To nie wygląda tak, aby tutaj miało coś być. Faktycznie nie. Może tu? Nie. Dużo brakowało do tego salta. Jakieś 75%. Nie, dobra, wracamy na waypoint. Jedziemy wzdłuż niego, bo jak się to jeszcze pogubię, przypominam. Kurde, nie wiem, czy rowery się respawnują. Że jest oznaczony na mapie, już jestem zaskoczony. Pozytywnie. Oczywiście, ale oj, ty, nie na czołówkę może. No ale oczywiście nie wiem, co się stanie po mojej śmierci. Nie wiem, czy on wróci na ścianę w garażu, czy po prostu przepadnie. No kurde, nie wiem w ogóle, co oznacza zapisać go w garażu, bo wjechałem i no powinien tam zostać chyba, nie? Ej, ale dobra, tu nie ma czegoś, tu. No, są jakieś podjazdy, parkingi, no, skejci lubią takie rewiry, no, może mają to jakąś rampę. Nie, 180 przez krawężnik, dobry triczek dla początkującego BMX-iarza. Nie, dobra, serio, rozpędzamy się do tamtej, mam nadzieję naprawdę, że uda mi się w ogóle z niej wyskoczyć, ło. Przecież to naprawdę jest wysokie, co pamiętam, ale ej, tak teraz patrzę, że ten rower naprawdę nie rozwija żadnych masakrycznych prędkości. Ej, ale dobra, to wtedy tym bardziej będzie jak na rampie, bo wybije się po prostu w pewnym fragmencie tego wyskoku, a nie u jego szczytu. Przecież to nie jest samochód, to nie ma silnika spalinowego, tylko nożny. Po prostu dwa pedały i dwie sztuki nóg. Nie, bo dwie pary to nie. Bo dwie pary nóg to by były cztery nogi i ten rower musiałby być tandemem wtedy. Ups. Pięknie. Czemu za to nie ma punktu? Nie, dobra, ale zaraz gdzieś tutaj już powinien być jeden z takich wyskoków, gdzieś w pobliżu. No niestety już znaleźć tutaj rampę raczej będzie ciężko. No ale dobra, w ogóle salto, ale salto w którą stronę? Do przodu będzie trudniej, więc spróbujmy do tyłu na początku, chyba że okaże się to masakrycznie łatwe. No to wtedy możemy delikatnie poczarować, ale naprawdę, ej, zbliżamy się już powoli do końca tego challenge'a. Kurde, naprawdę niewiele jest teraz rzeczy, które mogą tutaj mi coś... O, shit. Pan Volcanic Jar.
1958, jeżeli dobrze widzę, bo naprawdę jestem daleko od telewizora. On może mi jeszcze zaszkodzić. Dobra, wypatrujmy jakieś rampy. Wypatrujmy rampy, wypatrujmy rampy. No, to jeszcze nie tu. Jak to tu? Gdzie to jest? Ej, chyba że tam na tej rzeźbie nie. Ej, nie, dobra, sorry. What the fuck? Gdzie to jest? No nie mówcie mi, że... O, dobra, muszę się delikatnie do niego zbliżyć, ale on naprawdę ma tam wskaźnik, że jest troszkę, ale jednak niemiły. Ale więc nie jedźmy prosto na niego, on to może źle odebrać, skręćmy tu. Ej, teraz skoki nad żywopłotami, ej, dobra, nie, na to się nie wbije niestety. No kurczę, jest! Dobra, uwaga, 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 próba numer jeden. Próba numer jeden zrobiła salto. Skopana. Potrzebny jest zdecydowanie większy rozpęd. Ale tutaj będzie ciężko właśnie o takowy. Niestety. Shit. Ja bym mógł się podczepić ręką do jakiegoś przejeżdżającego samochodu, jak to można było czynić w niektórych grach skate-towskich, bo nie grałem w BMX-owe, sorry. Żadnego Dave'a Miry Freestyle BMX-u nie przeszedłem, ale za to wszystkie praktycznie Tony Hawk'i plus niektóre skate'y. Więc może... Co, że zgubiłem tą palenie wątek, sorry. Było? Prawie, ej, szczerze? Uderzając już przednim kołem, naprawdę byłem blisko. Ale nie, to jest za wolno. Trzeba znaleźć inny tego typu wyskok, a takie były na pewno, ale u którego podnóży jest górka. Żeby mógł się ładnie wybić. Nie, ale w dobrym kierunku w ogóle? Chyba tak, dobra, to chyba będzie tam. Dobra, przeskoczymy sobie tu, powiedzmy. 360, bitches! Tak jest! Dobra, to jest to? Przed nami? Cholera, nie. Nie jest to! To gdzie to było? No przypominam sobie. Cholera, idę oczami wyobraźni i oczami pamięci jednocześnie scenerię. Kurde. What the hell? Where the fuck is that place? Nie no, gdzieś tutaj z prawej? Może. Nie. No. Kurde! Ej, nie, serio, ale no wydaje mi się, że... Kurde, nie jesteśmy daleko. Naprawdę nie, dobra, ale wjedziemy gdzieś na wyższą kondygnację, to jest naprawdę bardzo charakterystyczny billboard. Więc powinien być w stanie go wypatrzeć z daleka, no ale ej, rowerek da radę, nie? No da... No, 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 dobrze. Okej, 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 no tam z prawej mi się wydawało, że był. Też. Ha. Nie, dobra, serio, jedziemy tam, bo to na pewno było w tamtych rewirach. Znowu boski triczek wręcz. Ale dobra, ale w sumie też nie zabrania mi nic, żeby potrenować sobie tutaj po drodze gdzieś. Więc oczekujcie jakichś delikatnych prób zrobienia salta. A ja może tu? No, sceneria prawie, bo przypominałem sobie, że wtedy nad takim czymś... Tak jest, tam jest to, tak, 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 tak. Ale ej, czy przypadkiem to nie jest pod górkę jeszcze dodatkowo? Nie, dobra, cicho, stąd może jakoś. Pod kątem, ale się rozpędzę. Dobra, no w końcu mam BMX, on powinien być do takich rzeczy stworzony wręcz. Choć nie, w sumie do takich przejazdów jest stworzony rower szosowy. Znaczy nie szosowy, górski. Obojętnie, na rowerach też się nie znam, jak się okazuje. No, ej, no naprawdę jestem mało inteligentny i mało obeznany w świecie ogólnie. Dobra, ale jest dobry chyba rozpęd. Tyn! Na salto? Nie. Ej, ale w ten sposób to będzie jednocześnie i na rampie, i do wykonania będzie zrobienie salta. Ej, dobra. Taka technika mi się podoba. Dobra, powiedzmy z tej górki będziemy się rozpędzać, nie ma co jechać wyżej, bo i tak prędkość zostanie wytracona niestety. Więc tupu, 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 tup. Wybicie, ale kompletnie bez prędkości. I to powinno się skończyć złamaniem karku, bo przypominam, masz maskę, nie kask. To cię nie chroni praktycznie, chyba że wylądujesz centralnie na pysk. No ale to już by było jak, kurczę, zżygać się na kupę, jakby na twojej twarzy miały się pojawić jeszcze kolejne obrażenia i zgnioty. Cholera, no ej, już kobiety i tak krzyczą. Wystarczy. Enough is enough. Nie, dobra, ale serio, kurde, muszę się poważnie rozpędzić, ale BMX-y nie mają takiej prędkości, niestety. Zwłaszcza, że muszę już włączyć skok w tym momencie. Nie! Ciężkie do zrobienia, chyba za wysoka rampa.
No ale co, szukać mniejszej? No mógłbym, bo już się robi ciemno. A pod osłoną nocy nie, no dobra, i tak jestem widoczny na radarach. Kurde, osłona nocy nic mi nie daje. Oprócz, że mam tego, że mam czarną maskę, to mam jeszcze niebieską marynarkę, która zdradza mnie okrutnie w trakcie trwania nocy, no ale... No nie, no tak na pewno nie, nie na tym, nie na tej rampie. Jest za wysoka, nie jestem w stanie podjechać nawet na jej szczyt. Ej, a może właśnie? Spróbujmy po prostu podjechać bez wybijania się. Może tutaj właśnie szkopuł tkwi w tym, że mam za małą prędkość, bo puszczam gaz, przestaję pedałować w momencie, kiedy na nią wjeżdżam. Dobra, dawaj. No, maszuję, a, no maszuję na maksa, no. No i o to chyba chodziło, tak jest, dobra, tak to trzeba zrobić. Ewentualnie dosłownie na samym czubeczku dołożyć tylko ten delikatny skok. Ej, dobra, spoko, ale chyba nie jest potrzebny aż taki rozpęd, powiedzmy, że tyle styknie. Dobra, dawaj, maszuj! Maszuj, no ale też celuj. No! Challenge completed! Tak jest! Dobra, ale spróbujmy jeszcze raz, żeby później nie było niedomówień, że coś mi się tu nie udało. Ej! Czy tam na mapie dwóch gości? Jareczek. Maszyt. Dobra, bo wybaczcie, ale troszeczkę się schowam tutaj. Jadę na górę, jakby co, już za miejsce gdzieś się mogę rozpędzić. Jak coś. Dobra, hop. No, no, rowerek. Powinienem się spisać teraz. O kurde, skąd ta gleba? Drzewo, nie zgliczuj się. Błagam cię, nie zgliczuj się. Don't glitch. Thank you. Dobra, ale... Pojechali dalej. Okej, okay, jeszcze jest czas na pewno na jedną próbę. Zdążę. I'm gonna make it. I'm gonna make it. No kurde, albo i nie, jak będę jechał tak wolno. Po trawie troszeczkę wolniej jednak. No, po trawie zdecydowanie wolniej. Więc zróbmy to w ten sposób. Hop, no, hop. Shit, dobra, ale tutaj powinna być spora prędkość. Nie no, serio, trzeba się rozpędzać po chodniku, albo wręcz bym powiedział po ulicy i wjechać na chodnik dopiero. Dobra. Więc tup. Na maksa. All the fucking time, all the fucking way. Aaaa. No może nie. Ej, dobra, dajcie mi sekundkę. Dobra, wybaczcie to, ale był pilny telefon. Dobra, spokojnie, rozpędzamy się, żeby nie było niedomówień, teraz jakieś salto. Tylko trzeba wjechać na górę. No! No na pewno teraz się udało, więc jakby ktoś wcześniej tego nie uznał, to teraz już na pewno uznał, ale ja sobie pozwolę już w poprzednim przypadku wrzucić challenge completed, więc tutaj tego nie będzie, spoko. No to co? No to jedyne co pozostaje teraz, to odprowadzić go z powrotem do garażu. No bo naprawdę, ej, podoba mi się. Oh shit! Co to było? Czyżby koleś latał czymś nad moją głową? Dobra, ale odstawię go do tego lepszego garażu, oczywiście. A jakżeby inaczej? Okej, paru czerwonych kolesi po drodze. No dobra, ale w każdym razie, kochani, chciałem jeszcze tyle powiedzieć, że... Oh shit, Lester, oczywiście musisz się wpieprzyć w zdanie zawsze. Oczywiście, a jakżeby inaczej. Zawsze jak chcesz coś powiedzieć, to nagle telefon od kogo? Od Lestera, albo jeszcze od pieprzonego Rona. Nie, chodzi o to, że po prostu kilka następnych odcinków, podejrzewam, że wszystkie do 200 aż, będą polegały na tym, że będę starał się zbierać siano, bo naprawdę jest dużo rzeczy, które przydałyby się Super Lamia, na które jeszcze nie mam po prostu finansów. Na przykład RKM, jakaś nowa maska, jakiś kiciuś, kurde, cokolwiek, naprawdę ulepszenia samochodu. Więc dużo jest rzeczy, na które przyda się pekiel, więc parę następnych odcinków jeszcze będzie pod tym tematem, powiedzmy pod tym szyldem, tematycznie nacechowane na finansjere. Dobra, spokojnie, ile? Kilometr z groszem. Jakiś czerwony świr po drodze? Nie. Pięknie. Ale niestety, 642 dolarki, jak widzicie, to za mało nawet, żeby teraz przebrać lamę w coś bardziej męskiego, bo no bo patrzę na te nogi i naprawdę aż przykro. Ale spokojnie, zarobimy sobie i na to. Oj, tam widzicie z prawej strony, co się dzieje? Jakie zagmatwanie na minimapie? Same świry, wszyscy tu się strzelają. Jak to wygląda w ogóle? Jak wygląda obstawa serwera? O, shit, sporo plaków. Jak na moje. I jest ktoś z shopem, jest dzięcioł.
O, spoko, spoko, spoko. Jeżeli ktoś z was to przypadkiem ogląda, bo jest akurat przypadkiem moim widzem, a przypadkiem zdarza mu się też grać na tym samym serwerze, no to ej, pozdro. Ach, dobra, 200 metrów. Damy radę. Palec już troszeczkę boli. Bo naprawdę BMX to jest jedno wielkie maszowanie, no chyba, że chce się jechać w ten sposób. Nie, tak jest do dupy. Jest za wolno. Tu teraz tak, od dobrej strony podjeżdżam. Nie, bo to jest główne wejście, więc trzeba tutaj. I na lewo, już coraz lepiej jestem obeznany w tej oto okolicy. Kurczę, jak się trzeba. O, shit! A mogę, a mogę, 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 mogę! Haha, kurde, ale powiedzcie, że on zostanie, jak prowadzę rower. No taki podarek od losu. Dobra, jedziemy jeszcze trochę, się przejadę. Troszeczkę, troszeczkę, delikatnie, zaraz zawrócę i naprawdę wprowadzę tego BMX-a i wyjadę. Ale ej, właśnie, no Maciej zażyczył sobie, żebym kupił Monster Trucka i właśnie, przecież nie idzie kręcić salta. Jak Grim Reaper. Jeżeli ktoś kojarzy, to nie, jeżeli dobrze ja pamiętam tego kierowcę. Tyle bodajże backflipa pierwszy czas, no ale nie chcę się teraz wymądrzać, bo nie jestem pewien. O, kompletnie nie. Też wiem, że ktoś tam podwójnego chyba próbował zrobić. No ogólnie z samochodami zwykłymi sobie radzi nawet dobrze. Nawet bardzo dobrze. No ale kurczę, no część pakietu Dnia Niepodległości tego update'u. Dobra, jak tam na cmentarzu, no niestety na cmentarzu kiepsko. Tam nikt nie świętuje już niestety. Tam wszyscy, no są już poodlegli. Znaczy oni już legli, o tak powiedzmy. Nie, ale spoko, dobra, fajne autko, tylko... Co jest nie aż takiego specjalnego, oprócz tego, że wygląda fajnie, ej, nawet fajnie się prowadzi. No jest, powinno być bardzo wywrotne, no dawaj to salto. Nie, nie, ale już było blisko. Sorry, może się pani odsunąć, bo przewrócę na panią auto. No, pięknie. Dobra, konfrontacje bezpośrednie z innymi samochodami. A ja w ogóle stop, ale jestem kretem, po prostu, a czemu ja tym nie spróbowałem wjechać do garażu? Jeżeli to był taki naprawdę uśmiech losu w moją stronę i po prostu tak nic nieznanego zrespawnował mi się taki oto samochód. Tak nie! No wiemy, że trochę za wysoki. No ale ej. Ale dobra, sorry, muszę spróbować. Muszę spróbować po prostu. Odstawić najpierw BMX, wyjść szybko z garażu, a następnie przejechać się, a to już może w kolejnym odcinku, na pewno w kolejnym odcinku, jeżeli w ogóle będzie, przejechać się tamtym Liberatorem, bo chyba tak się nazywał, nawet nie zwróciłem uwagi, po ulicach Los Santos, troszeczkę sobie pojeździć. Jest czy nie? Jest czy nie? Jest czy nie? Słucham. Jest i on! Dobra, kochani, to ja się z wami żegnam w tym miejscu. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem i będziemy wtedy zarabiać dużo. Pozdro. Cześć, hej. I będziemy też jeździć tym czymś. Ale będą jaja. Nie, już usiądę, bo zaraz zniknie.